Daj mi zrozumieć, jak szatan może być bratem przyrodnim Jezusa, jeżeli Bóg ma tylko jednego jednorodzonego syna. Chcę to wiedzieć. Synostwo Boże Jezusa Chrystusa jest różnie rozumiane w różnych wyznaniach chrześcijańskich. Zacznę od tych najmniej radykalnych z punktu widzenia niechrześcijan. To znaczy na przykład takich jak Arianie, czy polscy antytrynitarze, którzy przejęli ich wiarę, lub inne wyznania chrześcijańskie, które uważają, że Jezus był Synem Bożym, szczycił się tym tytułem, jako szczególny człowiek, szczególny w planie zbawienia. Tak? Natomiast nie był On istotą boską, osobą boską. Tak wierzyli, tak wierzą wyznawcy arianizmu, czy tych odmian arianizmu, które dzisiaj istnieją. Tak wierzyli polscy antytrynitarze. Pojawia się też taka opcja, którą wyznają kościoły, jakby to powiedzieć, przedchalcedońskie. Do czego zmierzam? W Cesarstwie Rzym powołany został sobór w Chalcedonie, który miał określić, jaka właściwie jest natura, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch natur, boskiej i ludzkiej, Jezusa Chrystusa. Decyzja soboru, którą uznają kościoły starokatolickie, kościół rzymskokatolicki oraz kościoły prawosławne, jest następująca. Jest to tak zwana unia hipostatyczna. To znaczy, że Jezus Chrystus jest w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. Te natury współistnieją ze sobą w Nim, natomiast nie są zmieszane, nie są wymieszane, nie jest też tak, jak na przykład uważali niektórzy w tamtym czasie, w czasie istnienia tego sporu, że niejako natura ludzka rozpłynęła się w tej boskiej, została przez nią wchłonięta, tak jak łyżka miodu w oceanie, jak umawiano wtedy. Warto też wspomnieć o chrześcijanach jedności bóstwa. Wyznają oni teologię, według której Bóg jest tylko jedną osobą i tą osobą jest Jezus Chrystus. Natomiast objawia się On na różne sposoby. Na kartach Starego Testamentu objawił się jako Jahwe, Bóg jedyny. Chrześcijanom objawia się jako Ojciec, jako Syn albo jako Duch Święty. Według nauczania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich przede wszystkim Adonai, Bóg Starego Testamentu, który wcielił się w człowieka, to znaczy przyszedł na świat jako człowiek, Jezus z Nazaretu, jest Synem Bożym. Wszystkie inne inteligentne istoty niebiańskie są później, w tym też ludzie, w tym aniołowie, archaniołowie, no i między innymi Lucyfer. Na takiej zasadzie jest on bratem Pana Jezusa, tak jak każdy z nas jest jego bratem i siostrą. Tak? Jesteśmy tak jakby rodzeństwem w tym sensie, jeżeli już używamy tych ludzkich słów, przyrodnim. Sądzę, że tutaj ta myśl została zaczerpnięta z poglądów drugiego proroka Kościoła Jezusa Chrystusa, święty w dniach ostatnich, czyli Brighama Younga. Brigham Young, rozważając bardzo dogłębnie i bardzo pospiesznie naturę Jezusa, świata, wszechświata, bo na wszystko lubił mieć odpowiedzi, żeby było jasne, ja szanuję go jak proroka, ale trochę bawi mnie jego taka zawziętość z jednej strony, a z drugiej strony takie szybkie podejmowanie decyzji. Tak? No więc on stwierdził, że Bóg Ojciec, prawda, jako że miał wiele żon, prawda, Lucyfera miał z jedną z jakichś tam pomniejszych. I to chyba, nie wiem, tam dośpiewywano, że jakąś takich nielubianych i ona miała takiego wrednego syna, no i tego Lucyfera i tak dalej. No i zresztą chciałbym powiedzieć, że tutaj te takie poglądy Brighama Younga zainspirowały w dużym stopniu serial Lucyfer. Tamte motywy właśnie doktryny mormońskiej fundamentalistycznej bardzo pobrzmiewają. Nie sądzę, żeby to był przypadek. A podsumowanie zawieram jeszcze raz na piśmie, na ekranie. Czy naprawdę wierzycie, że na Księżycu żyją kosmici? Czy naprawdę wierzycie, że istoty podobne ludziom zamieszkują Słońce?
Brigham Young miał właśnie taki pogląd, że poza Ziemią są jeszcze inne planety we wszechświecie, które są zamieszkane przez inteligentne istoty, hominidalne, ludzkie, tak jak ludzie, tak? Nawet inteligentniejsze. Potem poszedł nawet dalej. Stwierdził, że na Marsie, stwierdził, że na Księżycu i że na Słońcu. O! Teraz tak, idea nie jest od niego, ona istniała jeszcze tam gdzieś wcześniej, natomiast Brigham Young był w ogóle pierwszą osobą w XIX wieku, która publikowała na ten temat. Oczywiście nie jest to doktryna Kościoła Jezusa Chrystusa, święty w dniach ostatnich. Brigham Young bardzo się starał, żeby ta myśl jego doktryną się stała. Momentalnie mu wyrzucono to z głowy. Jeżeli wobec czegoś pojawia się silny opór w Kościele, jest to taki, powiem mądrze, asumpt, tak? Jest to impuls dla władz Kościoła, że to, co jeden z apostołów czy prorok chcą ogłosić, czy uważają, że jest godne ogłoszenia, tak naprawdę wymaga jeszcze przemyślenia, a może w ogóle nie jest potrzebnym Bożym. Chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz tutaj. Oczywiście, że ja jako członek tego Kościoła, no nie tylko, absolutnie nie zgadzam się z tym poglądem Younga. Nie twierdzę, że Księżyc jest zamieszkały przez jakieś istoty hominidalne, dlatego że Brigham Young tak uważa. W ogóle nie zostawmy ten temat. Natomiast to, co jest interesujące, to jest to, paradoks jest taki, jak bardzo te poglądy przyczyniły się do rozwoju fantastyki naukowej. One stały się bardzo popularne w Ameryce, były bardzo popularne na świecie. Oczywiście, że przysporzyły mormonom wrogów, ale też zainspirowały, stały się jednym z inspiracji fantastyki naukowej w literaturze, a potem w filmie.